Kolejna lekcja nauczania Pana Jezusa dotycząca bardzo ważnego tematu, jakim jest Królestwo Niebieskie. Od poniedziałku Jezus posługuje się różnymi obrazami, aby uświadomić nam, czym jest Królestwo Niebieskie. Dzisiaj Jezus czyni dosłownie to samo. Odnosi się do obrazu połowu ryb zarzuconej sieci, która zagarnia wielką ilość przeróżnych ryb. I mówi, do czego możemy porównać Królestwo Niebieskie? Jest ono jak sieć zarzucona w morze. Bracia i siostry, Jezus dzisiaj uświadamia nam tą myśl, jaką jest nawrócenie. Bo odnosi się do wydarzenia, które, jak wierzymy, będzie miało miejsce. Powtórne przyjście Jezusa. I już to Jezus dzisiaj zapowiada, wyśle swoich aniołów, którzy oddzielą dobre ryby od złych ryb. Kilka dni temu oglądałem film o tym, jak wygląda praca rybaków. I była właśnie taka scena, jak wyciągają sieci na brzeg i oddzielają wszystkie ryby. Nawrócenie to dla mnie temat dzisiejszej Ewangelii. Bo przyjdzie Pan Jezus i każdego z nas będzie chciał sprawiedliwie osądzić dobrych na jedną stronę, złych na drugą stronę. Moi drodzy, czasem pytamy Pana Boga, Panie Boże, jak to jest? Dlaczego pozwalasz jeszcze na tym świecie być ludziom złym? Złodziejom, gwałcicielom, pedofilom, wszystkim tym, którzy tak straszne rzeczy czynią. Dlaczego pozwalasz im jeszcze chodzić po tym świecie? Pan Jezus oczekuje nawrócenia od każdego z nas. I myślę sobie dzisiaj o jednej rzeczy. Żeby grzech drugiego człowieka, może nawet bardzo straszny, nie był usprawiedliwieniem dla mnie. Żeby grzech, słabość, niedoskonałość mojej sąsiadki, kogoś z mojej rodziny, może jakiegoś znajomego księdza, nie był usprawiedliwieniem dla mnie. Bo kiedy przyjdzie Chrystus, kiedy wezwie nas do siebie, nie będę odpowiadał za życie sąsiadki, kogoś z rodziny czy znajomego księdza, ale będę odpowiadał za własne życie, za własne decyzje i za własne wybory. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza mnie i Ciebie, bracie i siostro, do tego, abyśmy rozważyli jeszcze raz temat nawrócenia, bo każdy dzień dla każdego z nas powinien być dniem mojego osobistego nawrócenia.